Witam w kolejnym filmiku i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić tułów. Rękawki mamy już zrobione, co widzieliście na poprzednim filmiku. Kaptur, oczywiście od niego rozpoczynaliśmy naszą robótkę, a dzisiaj będę Wam chciała pokazać, jak wykonałam tułów i co dalej z nim zrobić. Zapraszam na film. Oczywiście, jeżeli subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to koniecznie to zrób i koniecznie wciśnij dzwoneczek, bo wtedy tylko YouTube powiadomi Cię, że nowy filmik pojawił się na moim kanale. A dzisiaj rozpoczynamy robienie tułowia. Rękawki mamy zrobioną, całą górę mamy już wykończone i tułów robiłam prosto tutaj, jak nabrałam te oczka po zrobieniu rękawków, te oczka, które pozostały mi na tułów. Robiłam cały czas naokoło, tylko tutaj, w tym miejscu, tu pod pachą, co czwartym rządku 3 razy odjęłam z jednej i z drugiej strony tego oczka środkowego po jednym oczku. Czyli suma summarum, tutaj z tej strony odjęłam 6 oczek i z tej strony odjęłam 6 oczek. Oczywiście nie jest to konieczne. Ja tak sobie zrobiłam, można robić zupełnie na prosto i też naprawdę dobrze wyjdzie. I teraz co z tym tułowiem? Ja mam zrobione na tą chwilę, już Wam mówię ile, ja mam zrobione 27 cm mojego tułowia. Ja sobie wymyśliłam, że sobie zrobię dół na pół okrągło i będę chciała tak zrobić. Natomiast w tym momencie każdy może sobie tutaj tą bluzę zmienić. Można teraz zrobić ściągacz i zakończyć go igłą, a jak zakończamy igłą, tutaj macie w rogu link do filmiku oraz na dole w komentarzach zamieszczę Wam link, jak zakończyć ściągacz igłą. Można sobie w ogóle zrobić tak dotąd, i tu zrobić ściągacz i zrobić takiego bardzo krótkiego kropa. Można sobie zrobić bardzo długi taki do pół uda i wtedy będzie taka tunika i tutaj jest pełna dowolność. Celem moim było zrobienie sweterka z kapturkiem z okrągłym karczkiem, a tu co kto woli. Tak samo rękawy, ja sobie zakończyłam w ten sposób, a Wy sobie możecie zakończyć ściągaczem, czy zrobić na kciuk dziurkę. To już jest zupełnie Wasza dowolność. Ci, którzy będą robić ściągacz i zakańczać, z nimi się żegnam. Natomiast ci, którzy chcą robić tak jak ja, z okrągłym dołem ten sweterek, zapraszam na kolejny filmik. Dziękuję bardzo i pa!